Zaparkowałem w Polsce przy Dunajcu, właśnie tam w okolicy Tarnowa, po jednej stronie mostu, następnego dnia po drugiej stronie mostu i policja kryminalna zainteresowała się, czemu samochód raz stał na noc w jednej stronie, po drugiej stronie. No, w Wielkiej Brytanii mają na to wyrąbane, słuchajcie. Kiedyś bardzo lubiłem nagrywać jako operator kamery, a w Tarnowie nauczyłem się też być reporterem i ubierać to w inną troszkę formę i dał mi to, żeby się przełamać. I dzięki temu też lepiej mogę tworzyć mój kanał na YouTubie. Naprawdę dużo mi to dało. Więc może nie tęsknię za Tarnowem, ale czasami tęsknię za tym właśnie adrenalinką, za byciem wśród ludzi i tym właśnie całym telewizyjnym show. Siostry? Zostałem 2 lata i po 2 latach mieszkania na chwilę u siostry, tutaj trochę kątem, stwierdziłem, no czas by się wyprowadzić, tak? Dlatego, że to już czas pójść na swoje. No i zobaczyłem, ile kosztują pokoje, po prostu więcej emocji i przytulania. A w zeszłą zimę to byłem singlem i dalej jestem. No i nie miałem nikogo przytulić. No i wtedy słabo się czułem, ale mam plan, mam plan. Wykonam go sam. Na tą zimę wyjadę do ciepłych krajów. A do których ciepłych? Nie chcesz podążać utartymi ścieżkami, chcesz doświadczać wolności i życia blisko natury. Czyli śmiało możesz powiedzieć, że czujesz się spełnionym człowiekiem? Powiem ci, że czuję, że jestem w najlepszym momencie mojego życia w tym momencie. I tak czuję już od ponad roku, przynajmniej jak nie 2. Tak sobie uświadomiłem. I najlepsze jest to, że cały czas tak czuję. Cały czas idę do przodu. I staram się właśnie nie stawiać sobie żadnych granic. Po prostu mieć otwarty umysł i patrzeć na to, co świat przyniesie. Van life, wiadomo, to wolność. Piękne plaże, zdjęcia na Instagramie. Tam kamperze. Dla niektórych to są problemy nie do przejścia. A niektórzy mają na to wyrąbane. Więc takie prozaiczne problemy możecie odnaleźć, właśnie testując swoje marzenia. Wiecie co? Tego jeszcze nie jestem pewien. Znaczy jestem pewien, ale nie zdiagnozowałem, żeby była prysznic z toaletą. Więc... Więcej w najnowszym odcinku programu Powiedz Paulinie. Tak więc wbijajcie na www.starnowa.tv, żeby zobaczyć już w czwartek o godzinie 18 ten wywiad. A jeżeli jesteście w Polsce i macie telewizję kablową multimedialną Polskę lub Wektrę, to możecie to obejrzeć właśnie o 18 na kanale 140 lub 225, w zależności, którą macie. Więc do zobaczenia. Hej!